jestem inny niż ty, który znasz. Przysięgam, że jestem taki sam i nic więcej ci nie mogę dać. Mam ten sam styl i mam ten sam luz i ja nigdy nie mam porcji, więc nie dam ci więcej od nich wróć. Puszczałem z powodu więcej wiec. Rycz, mała rycz, płacz Maryjka, płacz, masz tu mnie od dziś. Rycz, mała rycz, płacz Maryjka, płacz, masz tu mnie od dziś. Albowiem doskonale wiem, ile razy panią ten mizerny amant odwiedzał. Ale żeby z takim Cytryńskim, co to z jednego kryminału do drugiego tak spaceruje, jak ja na bazar tam i z powrotem, to naprawdę pani Madrakowa wstyd dla całej naszej klatki schodowej. I poszłam, wie pani, spieszyłam się okropnie. Akurat zaczęłam prania, to czwarte piętro. Ciśnienie słabe, kapie kiedy chcę, akurat przestało. A tu cholera nagle przyjechała teściowa. Znaczy nie teściowa cholera, tylko nagle przyjechała cholera. Nie, pani, wpadam do delikatesu, łapię ręko za jajka, a tu jakaś osoba przede mną staje z dzieciakiem na jednym ręku, a drugą ręką się zastanawia, czy tego emmentalerka wziąć, czy tego topionego serka. Ja mnie przepraszam panią bardzo, czy ten dzieciak, co pani go taszczy na ręku, ma już 15 lat, czy się ze 2 miesiące mu brakuje? Jak jakiś dziwnie wyrośnięty. Jak ja bym chciała dzieciaki brać do kolejek, to brała moje własne, bo pani to zdaje się wypożyczone. Na to one, jak nie zeszły w rzeczy. Co ta baba gada? Mam świadków, że to moje dziecko wyszła z kolejki, zrobiło się zbiegowisko, ja spokojnie te jajka nabydam. Potem poszłam do tego sklepu na róg tego mięsnego, wiecie. No więc za mną stanęła ta salaterska z piątego, tak chodzi, jakby kij po ukłonę pianie. Ona to ma wody, kiedy chce. Do niej pchają te termopiry czy termosfery cholerne. No mniejsza z tym. Stanęła za mną, jak rzecznie pytam sprzedawcę, żeby go nie płoszyć. Proszę pana, słyszałam, że mają nadejść indyki. Czy będę do pierwszej? On na to, mam nadzieję. Ja mówię, pan tu nie po to stoi, żeby mieć nadzieję, tylko żeby mieć towar, proszę pana. To on mówi, będę na pewno. Ja mówię, jak będę na pewno, to będą indyki czy indyczki? Na to raptem się wtrąca salaterska. A co to za różnica? Ja mówię, jak pan nie wie, co to za różnica, to trzeba było się ożenić z ciocio, a nie z panem salaterskim. Ludzie, bo tak pan słowo daj. I radziłabym więcej samokrytyki dla własnego kultu jednostki, bo nie każda wysoka i chuda jest zaraz szywińska albo dziedzicówna. I poszłam, wie pani, bo jak pani wie, spieszyłam się okropnie, poszłam do tego kiosku warzywniczego, tego miejskiego HD i pytam, dlaczego te marchewki takie blade? Przed wojną zawsze były czerwone marchewki. Ten sprzedawca bezczelnie na mnie patrzy, mówi, bo panią zobaczyły, to się przestraszyły i zbladły. No ludzie, no jakie to ludzie teraz u nas pracują w handlu? No mniejsza z tym, kupiłam te marchewki, kupiłam tego indyka, kiedy z dwoma siatkami 10-kilowymi stanęłam przed windą,
Uświadamiam sobie, że nieczynna, co najmniej od roku, więc chociaż znów leciałam z tych nerwów, z tego zmęczenia, poszłam do tej zasmarkanej administracji. Mówię, panie Piętka, jak ostatni raz byłam u pana, to znamydlono głowo, albowiem kiedy ją namydliłam, to przestało kapać, a salaterska na piąte myje co chce i kiedy chce, bo do niej pchają te termojądry czy coś tam, cholera. To ja się pytam po pierwsze, dlaczego do niej pchają, a do mnie nie, a po drugie, co stało się z to windo, co jakieś defraudanty antypaństwowe rok temu skreślili z listy, potem te nieroby kosmiczne 3 miesiące remontowali, potem ta komisja od 7 boleści pół roku się zbierała i co pan mi ma do powiedzenia jako obywatelce, co komorne ujeżdża? A na to spokojnie ten darmozjad. Co się tyczy panie namydlonych włosów, to ja mam co innego na głowie niż pani głowa, pani Banasiekowa. Termofory do góry pchają, nic na to nie poradzę, pani Banasiekowa. A windy jak uruchomię, to będzie chodziła, pani Banasiekowa. A czy pani nie widzi, że ja pracuję, pani Banasiekowa? Ja mnie to, że pan pracuje, to ja widzę. A że winda nie pracuje, to ja w nogach czuję i pan zaraz też poczuję. I tego indyka z to siatką cholera w łeb mu z tych nerwów rzuciłam. I on, proszę pani, leży tam zemglony. Nijak go nie mogę docucić. Chciałam zapytać, czy ja mogę od pani zadzwonić po pogotowie. Ale czy ja mogę pani Pawłowska przypuszczać, że ten indyk będzie taki twardy, cholera? Oj, tak nasze życie wygląda na co dzień. Zresztą teraz to te młode gospodynie to nie wiedzą, jak życie wygląda gospodarcze. Wszystko na ulicy leży, tylko szmalu w kieszeni, żeby było dużo, to wszystko można kupić. Ale jeszcze parę lat temu to u nas w Polsce, to jak trochę rzucili towaru, to ludzie ręce, nogi łamali. Ja, Dziunia Pietrusińska, przez te cholerne kolejki, ja się dostałam do sądu. A przecież wiecie, jaka jestem wrażliwa, delikatna, małomówna. Ja nie... Co? Zasmarkane. Zasmarkane przyjaciółki. Owszem, jak kto powie jedno słowo, to ja 10, naturalnie. Ale ja nigdy nie zacznę. Do pana sędziego też powiedziałam, panie sędzio kochany. Ja wróciłam z czasu, wypoczęta, pełna, jak to się mówi, radości życia. Widzimy, tam było w głowie obrażać jakoś panią Paciorek, staro perkusję. No cała publika i sam kochany pan sędzia widzi, że uroda pani Paciorek raczej nie młodzieżowa. No to cofam tylko te muzyczne, resztę zostawiam. No więc wróciłam z tych czasów, a mój wacio się budzi i mówi, Dziunia, skąd te delikatesy? Ja miałem cudowny sen. Śniło mi się przyjęcie u królowej angielskiej, może to być syn znamienny na serdelki. Ja lecę do delikatesów, jak to w sny nie wierzyć. Serdelansy się śmieją do mnie całym pumichem. Ja elegancko staję w kolejce, jak każdy obywatel powinien robić, i czekam na dojście do lady. Ale ludzie jak to ludzie. Jakby w tych delikatesach cholera nic nie było, te przeklęte serdelki. A to kilo, a to półtora, a to kilo, a to pół, a to kilo, a to półtora, a to kilo. Ja już patrzę tylko półkiemkiem, pół kilo się u mnie, no do mnie uśmiecha na tym półmisku. Ale trzecia jestem do lady, myślę sobie, no serdelansy moje. Raptem wyrasta przede mną baba, wysoka jak jaka Marsylia, w sombrero z różyczkami na tym rudem ubie i tam w górze robi taką minę, jakby tu na dole stała świętej pamięci, no. Ja ją delikatnie pukam w te wakacyjne piegi na plecach. Mówię, wysoko obywatelko, o wiele mnie wzrok nie myli, szanowna się tu wgrandoliłaś na chama. Prosię na koniec ogonka, i to już. No chyba wszystkie przyznacie, że się znalazł na mieście po wersalsku, prawda? Ale ten wysokościowiec prycha na mnie tam z góry, jak stara kocica i mówi, ja byłam przed panią. Ja mówię, była pani przede mną, na świecie to widać wyraźnie. Gruchny śmiechem, jak szanowna publiczności przed chwilą, ale ten wysokościowiec prycha dalej na mnie tam z góry, jak stara kocica i mówi głupie dowcipy. Panie sędzio, kochana publiczności, serdelki mi giną w oczach. Szczęście rodzinne tam pod kordło zagrożone. Nie będzie serdelku, będzie tylko mordobicie, prawda? A ja te
tej gołoledzie do góry window dowcipy będę posyłała. Więc faktycznie nie strzymałam, dorzuciłam parowat, że kolana na wierzchu, że minisz mnie, że kolanami twarzy nie zakryjesz, że kalendarza nie cofniesz, że licznik bije, na więcej po gębie, nawet z dołu widać, powiedziałam. Trudno, jestem taka, powiedziałam. Proszę, co panie sędzio było? Jeszcze coś o małpie i o zoo? Panie sędzio kochany, jestem temperamentna kobieta, zauważył pan. Magnetofonu w kieszeni nie noszę, może coś z dobrego serca dorzuciłam, nie pamiętam. Ale ona też nazwała mnie zbolało wiosenko i pyskato eskalacjo, to pan sędzia będzie łaskaw razem podliczyć i mnie tylko saldo podać, o. Wiele wyniosło? Dwa patyki? To wyśniło się Wacusiowi królewskie przyjęcie. Dwa patyki za zasmarkane, trzy połamane serdelanse. Płacę jeden, naturalnie taki urząd, co nie ma się co targować. Ale niech pan sędzia powie pani sędzinie przy obiedzie, niech zawsze uważa w kolejce, bo szkoda dwa patyki na taką starą ekstrawagancję. Do widzenia, panie sędziulku, do następnego zobaczenia. Do widzenia. Słuchajcie, ja wiem, wszyscy to na mnie mówią, że ja pyskata, że tego, ale ja skąd, ja jestem taka naprawdę, ja od dziecka taka byłam, no co prawda tak, mogę się przyznać, że od dziecka miałam z tym kłopot, tak, rodzina zawsze mówiła, Dziunia, uważaj, bo ty na tym jeziorze to się kiedy poślizgniesz, ja. A jak byłam dziecko, to miałam 3 latka, to jedne ciocie, co by chciała dać skórę, to ja już wtedy tak objechałam na Perłowo, że ciotunia kompletnie zbaraniała i zaczęła do mnie mówić per kuzynko. Niech się powiada, kuzynka nie unosi i zafundowała mi lizaka na patyku. No, ale to jak byłam dziecko, prawda? Teraz bądź co bądź, jestem kobieta pełnoletnia, to zupełnie co innego, co pan się śmieje. Że widać, że pełnoletnia? Pan też na harcerzyka nie wygląda jak rzeczna, nic nie mówię, prawda? Dobrze, dobrze. Nic nie powiem, że pan z blondynką przyszedł tutaj na ten piknik. Bo ludzie teraz takie nic nie powiem, bo ludzie takie się przewrażliwione zrobili, mimozy po prostu. 2-3 słowa powie człowiek, już do sądu. Oj, co ja tych pyskówek miałam, to nie macie pojęcia. Jak ja przychodzę tam na Nowolitkę do tego starego sądu, to sędziowie mnie jak staro znajomo witają. Uszanowanie pani Pietrusiejska, z daleka wołają. Znowu się komuś wiązaneczkę posłało, co? A taki stary sędzia wiął mnie po rozprawie na stronę, mówi, panie Dziuniu, jak już pani musi z tego temperamentu takie powiedzieć, takie te grubsze słowo, niech pani zamiast tego sobie policzy. Do 10, do 5, czy ja wiem, pani taka chipka, może 4 pani starczy. I z tego liczenia od razu złość mija. Stary, wypróbowany sposób. Myślę sobie, można spróbować w ramach, jak to się mówi, troski o sędziego, żeby się staruszek nie przepracowywał. Dobrze, dobrze, mówię, buźka, poszłam sobie. To było parę dni temu, a wczoraj przychodzi do mnie ta gwizdałkowa, moja sąsiadka, państwo jej nie znacie? O, tato macie szczęście, o, tato by was obszczekała na Perłowo. Plotkara zawodowa, żeby u nas w Polsce dawali premię za plotkowanie, to ona by dawno miała sztandar przechodni na własny. Przychodzi, wiecie, do mnie, z punktu mi się rzuca na szyję i od razu zagaja tym swoim judaszowym głosem. Och, jak ja się cieszę, że ja panią widzę w mieszkaniu. A co, pytam zdumiona, gdzieś pani myślała, że ja jestem? U królowej angielskiej, czy u tej Brigidy Bardoty na 5 o'clocku, czy ja? A ona mówi, nie, to przyjaciółko kochana, tylko Kidaszewska mi przed chwilą spotkała na ulicy, powiedziała, żeś pani podobno schowana do mamra, żeś podobno z jednym fanfanem z miasta Łodzi handelek dewizami uprawiała i troszkę tam coś tego na lewo, a teraz są z jedno rudo ci ziulo za granicę nawiał, a pani podobnież siedzisz jak ta Mazepa i będziesz pani miała sprawę za obrót imperialistycznymi dziengami. No proszę państwa, no nie by państwu tak kto powiedział w oczy. Ja myślałam, że mnie na miejscu szlak trafił, ale mnie, że mnie żółć zale. Już tak nie chciałam odpowiedzieć, jak to ja umiem i potrafię. Ale przypomniał mi się ten sędzia i te jego liczenie. Myślę sobie, oho, dobra okazja, można spróbować. Opanowałam się naprawdę momentalnie i naprawdę jak ta elegancka, taka zachodnia lady, spokojnie zaczęłam. Powiedziałam, kochana pani gwizdałkowa, po jakie... Raz, 2, 3, 4, pani mnie takie bzdury opowiada. Że taka stara, raz, 2, 3, 4, jak
taki Daszewska robi ploty, to ja się nie dziwię. Ale że pani, kobieta poważna, matka dzieciom, babka wnukom w takie... Raz, dwa, trzy, cztery, bzdury wierzysz, to jak demokrację kocham, muszę szanownej pani powiedzieć, że pani się chyba w głowie króliki. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Co to Kitaszewski obchodzi, czy ja mam fanfana, czy ja go nie mam? A ona to co? Niewinna lelija w bociany, wierzy, tak? Tylko miała szczęście, że umotała tego poczciwego raz, dwa, trzy, cztery Kitaszewskiego. Powiedz pani tej swojej Kitaszewskiej, że jak ja ją kiedy spotkam, to jak ja ją kopnę w raz, dwa, trzy, cztery, to ona przez ten pałac kultury w Warszawie przeskoczy tam i nazad. Rozumiesz pani? A pani mogłaby też tego swojego raz, dwa, trzy, cztery ozora oszczędzać, bo jak się zepsuje, to go w żadnym punkcie usługowym nie zechce naprawić, pani mamadam. A w ogóle to pani wie, czy ja na takie przyjaciółki jak pani i ta Kitaszewska kochana? Raz, dwa, trzy, cztery, tpu! Raz, dwa, cztery, tpu, tpu! No i widać, że jestem delikatna, wrażliwa, prawda? Zresztą ja widzę, kobietki, ja tu się przydałam, o, dobrze, ja tu przyjechałam na ten piknik, bo ja wyżej widzę, kobietki, że bawicie się dobrze, przyszłyście z mężami, albo jeszcze z czymś lepszym, ale panowie tam, widzę, popijają też czymś lepszym. I dlatego dobrześmy się spotkały. Kobietki, posłuchajcie się mnie, stary. Wy nie macie pojęcia, co się teraz na świecie dzieje. Te erosy, te pornosy, te gigli-mogli, magle-figli, te rozmaite wideo, te chłopy oglądają od rana do wieczora te klipy. Słuchajcie, im się we łbach poprzewracało. Mówię wam, pilnujcie tych swoich mężów. Uważajcie, czuwajcie od rana do wieczora jak harcerki. Bo mówię wam teraz takie czasy, że nawet najstarszy koń cholera chce brykać i ci się pośmieją. Ha, ha, ha. Ja mam ha, ha, ha. Ja tam wszystkich widzę w obuzu. Ja tego nie mówię z teorii, tylko z praktyki. Tak, tak. Ten mój stary to samo. 30 lat jak gołąbki. Gruchaliśmy od rana do wieczora. Co pan się śmieje? A że ja grucham, a on by mnie gruchnął, ale się boi. Ja wiem, wszyscy panowie tak by, ale naprawdę bardzo dobrze nam się żyło. Raptem któregoś dnia sprowadziła się naszej kamienicy taka ruda, młoda wdóweczka. Jak zaczęła na tych schodach tym kuperkiem kręcić, ja patrzę, ten mój stary łoczy jak na tranzystorach, mu się zroi. Wąsika pokręca, przygolenie, lolora, lolora, nuci, a już 10 lat nie nucił, aha. Ale to jeszcze nic, raptem ona wyjeżdża na wczasy, ta gaśnica domowego ogniska. Przysyła do niego list, jak 400 lat Poczta Polska z hakiem istnieje. Czegoś podobnego ja na papierze nie widziałam. Ona w tym liście nazywa tego mojego starego Władysława Byczkiem Fernandem. Pisze do niego w Krynicy bardzo nudno, skromni do swojej żabusi, żabusi, byczku Fernandusiu, parę słóweczek, najlepiej na przekaziku pieniężnym, no. Słyszałyście, kobiety, coś podobnego? To mało, że mu w głowie przewraca, jeszcze go doi na forsę tego bika głupiego starego, no. Słuchajcie, ha, 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 jak ja się zdenerwowałam, jakim ja zwołała zebranie na najwyższym szczeblu we dwójkę, jakim ja zabrała go z rano, tak do wieczora nie przystałam. Powiedziałam, Byczkiem Fernandem, to ty możesz być dla tej swojej plus minus pani, a dla mnie to ty jesteś zwyczajna, nieskrobana Mniejsza z tym, bo dzieci słuchają. Pieniążki możesz jej posłać, ale po swoim trupie. Zrozumiałam? Ja muszę powiedzieć, że tę cienką aluzję nareszcie zrozumiał. Bardzo się zmienił, Kazanowa z niego wywietrzał. Znowu żyjemy jak Romeo z Julcią. Słodko, cukierko. Nie, nie, moje drogie. Każdy mąż może być jak jagnię, tylko jak się go przedtem dobrze nagnie. Panowie, panowie, co to będzie, jak mnie nie będzie na świecie? Kto wam dowali? Kto wam dowali? Ale ja wróciłam dlatego, kobietki, bo zapomniałam wam powiedzieć, że to wasza wina, że oni są tacy baskarni. Wałek i parasolka muszą w przedpokoju leżeć, o! Tak, tak! Na polską kulturę.
tak blisko. Proszę podpisać. I tak się cieszę. Chyba nie jestem ważny. Ale komu napisać? Komu napisać? Dla Monisi. Monisi. Grzesia. To tobie? Nie, nie, to dla dzieci samego Polska. Dla nas będzie we wtorek. Monisia, Grzesia. A ja będę miał tej pani zdjęcia. Czekajcie, bo nic nie widzę. Bo ostatnia sztuka, którą grałam, żona pana ministra. To dziękuję bardzo. Ja panu rany woda. A tylko czekam na propozycję, z którą wlić do Grajdoła. Rany, ale nie pchać się, nie pchać się. W kolejce będę czekał tam w tym domku. A Grajdą to już sobie wymyślimy, nie? A teraz co zrobimy? Będziemy dalej. Teraz nie, teraz zaprosimy wszystkich i pojedziemy na przejażdżkę po Warszawie z taksówkarzem warszawskim. A. Nie wiem, czemu wybrałem ten fakt. Wielu twierdzi, że lepsze bywają. Ja ich skreślam i po całych dniach. Nie za kółkiem od grudnia do maja. Jestem grzeczny dla grzecznych, a gdy nieprzyjemnie ktoś zachowa się, malowiązkę posyła moje. Już po chwili przyjaciel wie, że dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, nie bawię się w bufladne słówka. Jadę równo i ostro, raz kosem, raz prosto, bo jestem warszawski na słówka. Tylko na Pragę kocham, na wolę nie mogę, zmiennik na mnie czeka, że ja nerwów nie tracę, to cud. I tak w kółko codziennie od rana ludzi przy tym poznaje się w brud. Starych, młodych, wesołych, przegranych zakochali się czulo, cmok, cmok. Ktoś się spieszy, bo pociąg tuż, tuż pozna męża, co robi skok bok. Ma się w końcu to oko, bo cóż, dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, że nie bawię się w bukładne słówka. Jadę równo i ostro, raz uboże, raz prosto, bo jestem warszawski taksówkarz. Jak chodzisz ty, światem nie widzisz, co za ludzie, jak pragnę zdrowia. Swoim gwarem nie wita co dnia Praga wola, powiśna ochota. Każdy kamień z jeździlem tam ja i ta stara, poczciwa gablota. Nieraz brać ją musiałem na pych i przeżyłem, przeżyłem z nią wiele chwil wesołych i złych. Ale nigdy nie dałem się, bo nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, że nie bawię się w bukładne słówka. Jadę równo i ostro, raz poszedł, raz prosto, bo ja jestem warszawski taksówkarz. Skuter szarpany jako wiedzie, nie? Łeb w gardusie wsadził kozaka, udają jej. Nie wiem, czemu wybrałem ten fakt, lecz na inny bym się nie zamienił. Tu kobiety się widzi, że i Warszawa się w koło zieleni. Życie dla mnie ma sens oraz treść, to smaruje ten jedzie, no nie. A więc kursu nie zmienia mi cześć. Mam swój pasom i każdy wie, że dla mnie nie ma cwaniaków, ja naturę mam taką, że nie bawię się w bukładne słówka. Jadę równo i ostro, raz osiem, raz prosto, bo jestem warszawski taksówkarz. Trawan, kółko się kręci ty, a niech się kręci, żeby cię szlak trafił. Cześć!
Aj, dobrze, już tych trabantów nie ma, bracie, cholera. Są teraz polonezy, nie? Ale dobra maszyna. Uuu, też żeby ją szlak trafił, cholera. A teraz co zrobię? Oj, wiem! Załaduję wszystkich na statek. I statkiem na Łodzi, łodia! Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi, nawet nodziarz nie ma siły cię zaczepić. Narzeka ci, och dolobojasz, a ja z kolesia wapię wędkę i zapojasz. I gram przez miasta pyły kurz, tam gdzie przy moście czeka już. Statek do mocy, statek do mocy, do kolawiska, tu zrewzy się zloci. A ty za poręcz, bracie, łap i pchaj z innymi się przez trap. Pierdnie panienki i szkrab z kokardą i gruba stój ciągle jaja jada twardo. Tylko już w przejściu uwiązł teść, lecz się przepchało go i cześć. Małe groby leduje tam statkiem. Babie muszę te skorupy zapomnieć ładować. Nieładnie, a czasem od wielkiego święta się zdarza, że na brzegu dwie orkiestra dęta. Gdzie ten i ów ma kwaśną minę, gdy naprzeciwko ja z kolesiem więcej tryny. I para wróg, syrena wyje, oddycha człowiek pełną piersią, wie, że żyje. Orkiestra gra ostatni tusz, a potem rejs wyrusza już. Statek do Łodzi, statek do Łodzi, to jest atrakcja, chwała moje złoci. Już dwie panienki z buzią czuć, opalać poszli się na dziur. A ja z kolesiem w kawilki rzeczne, panienkom tym spojrzenia ślemy niebezpieczne. A jak za burytem wypadł teść, się wyłowiło go i cześć. Teściu, stary dziadu, żyjesz? Żyję, co to za życie? Zapada śmiesz, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują blichlego. I myślę już, calując rączki, że przy okazji trzeba będzie wpaść na pączki. A do kości po kilku piwach na ziemia pałem coś tym jachtem strasznie piwa. Kapitan go lacumy rzuć i już przestaje ale pruć. Statek do Łodzi, do Łodzi statek, wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziadek. Wysiada już z kokardą szkap, znów trzeba teścia pchać przez traf. Panowie, panie, to nie są kpiny, na letnie dni po prostu nie ma jak łociny. Do życia urok, życia treść i tylko teścia kolorasta trzeba nieść. Statek do Łodzi statek, wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziadek. Do życia urok, życia treść, do Łodzi statek, dajcie! Tak wspaniale śpiewała, proszę państwa. A teraz nasze propozycje na Festiwal Polskiej Piosenki Opole 93 roku. W naszych propozycjach pierwsza piątka, na miejscu piątym przyleciała specjalnym helikopterem do Toronto nasza dwuramienna gwiazda Krystyna Giżowska. Przeżyła z tobą wiele lat, poznałam co to trzeci świat. Thank you.
Zapytaliśmy się znanego trenera piłki nożnej, Kazimierza Górskiego, jaki według niego byłby najlepszy skład polskiej reprezentacji. Mi się tak wyrażę. A najlepszy skład w obecnej sytuacji byłby Wałęsa w bramce, Suchocka w obronie, w pomocy bracia Kaczyńskie, a w ataku kuria biskupia. Wracamy do naszych propozycji, bowiem na miejscu trzecim przyjechał z Las Vegas i ponownie na scenę w las Krzysztof Krawczyk. Na dobrobyt przyszedł czas, sklepy pełne nie stać nas, by kupić dziecku coś. Pracujesz cały rok, balcerowicz fajny pan, lecz dlaczego taki plan? Więc zanim minie dzień, zaśpiewać wam dziś chcę. Zapłacisz za kurczaka milion, może dwa. Połowę z tego cła, za jajko 5 milionów, albo może 6. To mniej będziemy jeść. Przeboje Krzysia Krawczyka szczególnie w Polsce upodobali sobie renciści i emeryci, gdyż słyszę, jak co dzień śpiewają jego znany przebój. Nie zostało nam już nic. Ale to jest w tej chwili hymn wszystkich Polaków. Proszę państwa, i oto okazuje się, że do narodu zdecydował się po krótkiej przerwie przemówić generał Wojciech Jaruzelski. Szanowne obywatelki, szanowni obywatele, w związku z postępującym alkoholizmem od jutra na terenie całego kraju proponuję wprowadzić wódkę w czopkach. Teraz wreszcie do toastu wszyscy będą musieli powstać. Nie wyobrażam sobie wprawdzie tego bruderszafta, ale za to, jak zatrzyma policja i każe chuchnąć, proszę bardzo, cała przyjemność po naszej stronie. Z Góry Świętokrzyskich przyjechała do państwa znana góralka Genowefa Pigwa. Matko pani kochano jedyno, kurde lebele, u nas na wsi w Gieleczyźnie to żyje rodzina Nogów. I ostatnio jak zabrakło wódki, to Heniek Noga poszedł po wódkę do Franka Nogi, Franek Noga poszedł po wódkę do Stefka Nogi, Stefek Noga poszedł po wódkę do Józka Nogi, a tak w ogóle między nogami nigdy porządku nie było. I powiem jeszcze inno takie jedno przysłowie, że dopóty Urban wodę nosił, dopóty mu kto ucha nie urwał. W takim razie posłuchajcie państwo, jak zamierza polskiej reformie dopomóc Bogdan Smoleń. A może by tak jeszcze raz popuścić spodnie, odpiąć pas? Nie zdziwi przecie nas, gdy jakaś spółka gang okradnie znowu polski bank.